Halo, halo? Czy mnie Państwo słyszą? Tutaj Gutral gada. Do Was gadam ja, Joanna Gutral. Dzień dobry, jestem psycholożką, psychoterapeutką, psychoedukatorką i podcasterką. Takie 4 razy P w skrócie. To będzie odcinek solo, bo dawno nie było solówki i to nie jest jednak takie łatwe wyzwanie, bo duża ekspozycja, wiecie, sama gadam i to jest o tyle skomplikowane, że wtedy cała odpowiedzialność idzie na mnie i serio to tak podnosi napięcie, ale zniesę to dzielnie, bo gadanie do Was sprawia, przynajmniej mi, olbrzymią frajdę. A mam nadzieję, że w komentarzach i odezwie dacie znać, czy to taka sama albo porównywalna frajda w tym zakresie również dla Was. Ale to wszystko, co ja tu teraz mówię, klamrą kompozycyjną się zamknie w trakcie tego odcinka, a zamiast tradycyjnego wstępniaka będzie dziś ogłoszenie. Ogłoszenie ważne, gdyż skierowane do Was. Uwaga! Uruchomiłam Patronite. Dlaczego ja ten Patronite uruchomiłam? To powiedzcie, że nie wiem, może nie rozumiecie, czym ja się tak tutaj fascynuję i dlaczego to traktuję jako takie uniesienie. Uruchomiłam Patronite właśnie po to, żeby gromadzić środki na montaż, dystrybucję, edycję, korektę moich materiałów w wersji audio oraz w wersji pisanej, a także żebym mogła zapewnić sobie coś, czego wiecznie jest mało, to znaczy czas i oddech. Bo czas jest mi potrzebny do tego, żeby robić research i myśleć nad tym, jakie będą tematy kolejnego odcinka, a oddech to właśnie po to, żeby w tym wolnym czasie go łapać, żeby mi się tam te wszystkie komórki regenerowały i pomysły również były świeże, a nie przygniecione masą codziennych innych obowiązków. Więc jeżeli macie możliwość i chęć dołączenia do grona matronek i patronów, zapraszam na mój Patronite. W opisie odcinka znajdziecie szczegóły, podobnie jak na moim blogu www.joannagutral.pl. A na ten moment kłaniam się nisko i dziękuję namiętnie wszystkim 17, słownie 17 osobom, które zdecydowały się do tego grona jako pierwsi i pierwsze dołączyć. Kochani, to specjalnie dla Was. You the best. Dziękuję. To jest kolejny odcinek podcastu Gutral Gada, tym razem gada solo, a tematem tego odcinka jest normalizacja, czyli co jest spoko, a co nie jest spoko, i kto oraz dlaczego o tym decyduje. Zapraszam do wysłuchania odcinka podcastu Gutral Gada. Dobra, we wstępniaku powiedziałam, że chciałabym za te pieniądze z Patronite opłacać ludzi, w ogóle wsparcie w zakresie tam edycji, grafiki i tak dalej, którzy pomogą mi ten podcast realizować. I wtedy sobie pomyślałam, normalizacja płacenia za pracę. No bo tak na takim poziomie deklaratywno-racjonalno-świadomym, jak powiemy komuś, że za pracę się płaci, no to w sumie brzmi to całkiem normalnie. Jest praca, jest usługa, jest zapłata. I już pomijam, czy to się robi za pieniądze, czy to się robi za jakieś inne usługi, czyli w tak zwanym warterze. Normalne. No nie? A rzeczy które mnie od jakiegoś czasu frapują i których też boleśnie doświadczyłam jako studentka, to, że w którymś momencie, ja nawet nie wiem kiedy, znormalizowało się to, że na przykład za staże się nie płaci. Że wiecie, usługa na rzecz kogoś, taka bardzo wymierna i realna, jest budowana jako jest traktowana jako inwestycja w budowanie swojego doświadczenia. No i ja na razie abstrahuję w ogóle od tego, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, tylko chciałam wskazać pewien proces. Że na przykład istnieją pewne różnice międzykulturowe, że zachodzą pewne społeczne zmiany i że niektóre rzeczy nam się normalizują. To jest, były traktowane jako coś niecodziennego, jako coś, nie wiem, nietypowego, dziwnego, jakieś odstępstwo od pewnego rodzaju normy, a potem wydarzyły się różne przemiany społeczne, publiczne, jakieś osobiste przekonania i że te rzeczy, które do tej pory były traktowane jako nienormalne, jako odstępstwa od normy, zaczynają być traktowane jako zgoła inne. No i normalne to jest oczywiście pojęcie bardzo względnie. Ten podcast nie będzie odnajdywał sensu życia ani w ogóle jakoś rozdzielał ziarna od plewu i się zastanawiał, czy płacenie za staże to jest dobrze, czy to jest niedobrze. Bo wiecie, to jest to, na co psychologowie odpowiadają najczęściej słowami to zależy. Tutaj nie ma czarnego i nie ma białego. Różne rzeczy mają pewne wymiary. Tylko przyjrzymy się samemu temu procesowi normalizowania. I ja nie mam tutaj wszystkich gotowych odpowiedzi. Rzucę parę pytań w eter i po prostu się nad tym wspólnie zastanowimy, bo to będzie drugi, kolejny odcinek, który zaliczy się nam do serii Do pomyślenia. Eugeniusz, czy ja się doczekam w końcu jakiegoś dżingla na to Do pomyślenia? Do pomyślenia. O. I do pomyślenia, do tej wspólnej rozkminy wzięłam właśnie temat normalizacji. Normalizacji z racji na to, co się wydarzyło jakiś czas temu na moim profilu na Instagramie. Ja się w ogóle nie spodziewałam tego typu reakcji i zaraz wam opiszę dokładnie, co się wydarzyło. Natomiast moim zdaniem uruchomiło to parę ciekawych, przynajmniej dla mnie, wniosków. Otóż na moim profilu na Instagramie jakiś czas temu opublikowałam takie zdjęcie. Ono w ogóle było, nie ma znaczenia przy jakiej okazji to zdjęcie się pojawiło, nie samo zdjęcie było tutaj kluczowe. Opublikowałam zdjęcie z tak zwanej rąsi i na tym zdjęciu było widać, że ja mam na rękach włosy. No i ja nawet jakoś tak specjalnie nie zwróciłam uwagi na to, co to w ogóle jest za zdjęcie. No tak tam je na szybko zrobiłam, wrzuciłam, poszłam spać i za parę godzin się obudziłam i tam było kilka do kilkunastu wiadomości, w których różne osoby napisały mi, że one bardzo dziękują za normalizację owłosienia na rękach. I ja byłam wielce skonfundowana, bo ja sobie pomyślałam, kurde, no zdjęcie jak zdjęcie i ja tutaj nie miałam celu niczego normalizować. Dobra, to nawet w złagodzonej formie poniekąd to przedstawiam. To mój wewnętrzny malcontent się uruchomił, że to już jest przesada, że w ogóle tam wszystko normalizujemy, w ogóle każdą jedną rzecz, po prostu normalizujemy normalność i że ta normalizacja jako samo słowo w tym internecie nam się trochę tak wyprało, bo wszędzie było dziękuję za normalizację tego, dziękuję za normalizację tamtego. I ja sobie myślałam, ale co to jest w ogóle za temat? Dlaczego my normalizujemy coś, co jest absolutnie normalne, że ludzie mają ssaki, mają włosy, ludzie mają włosy nie tylko na głowie, ale na rękach, nie wiem, na intymnych częściach ciała, na nogach i że w ogóle to nie jest żaden temat. Ja byłam taka bardzo zdziwiona i nawet jakoś tam na stories, już nie pamiętam dokładnie co napisałam, ale dałam upust poniekąd tej swojej frustracji, że tak z tą normalizacją to wiecie, no dajmy spokój, to wiecie, no włosy na rękach są normalne, co to jest w ogóle za temat, ja nie rozumiem. Bo wtedy wydarzyły się bardzo ciekawe dyskusje. To znaczy różne osoby zaczęły do mnie pisać i opowiadać mi historie, które wiążą się z tym, jak były stygmatyzowane ze względu na swoje owłosienie na rękach. I wtedy zdałam sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, że kurde, Aśka, że jak ciebie jakiś problem nie dotyka, to nie znaczy, że ten problem nie istnieje. To znaczy ja z tytułu moich włosów na rękach nigdy nie otrzymywałam żadnych nie wiem, negatywnych komentarzy, przynajmniej nie kojarzę takich komentarzy, żeby jakoś wpłynęło one na moje życie albo żeby się w ogóle wydarzyły. Ale przecież ja nie jestem miarą świata i wszechświata i to, że mi się coś takiego nie przytrafiło, nie oznacza, że dla kogoś to nie może być jakiś temat. I posypały się historie i te historie były bardzo trudne. Kiedy ludziom mówiono, że to nie przystoi, to nie wypada, że kobiety tak nie wyglądają elegancko, że to wygląda jakby to było zaniedbane, że w ogóle małpa, małpolud i tak dalej. I wiecie co? Boli z tych historii mnie jako obserwatora najbardziej zawstydzanie i taka niesprawiedliwość tego, że osoba, która z jakiegokolwiek powodu ma owłosione ręce, zaczyna dostawać cięgi i zaczyna dostawać jakiegoś rodzaju etykiety, które są silnie stygmatyzujące. I zakotwiczmy się na chwilę przy temacie stygmatyzacji. Pomyślcie sobie, że na przykład choroby psychiczne były i myślę, że poniekąd nadal są, chociaż jakby proaktywnie działamy na to, żeby były jak najmniej stygmatyzowane. A przecież występują w środowisku. Stygmatyzacja społeczna to jest taki proces nadawania określeń dotyczących zachowania pewnym jednostkom albo grupom społecznym czy kategoriom społecznym, w wyniku czego przyjmują one nadane im cechy i zaczynają działać, postępować zgodnie z tymi etykietami. I na tej podstawie tworzą się w ogóle stereotypy. Pomyślcie na przykład o takich filmowych obrazach, wersjach szpitali psychiatrycznych i pacjentów tychże szpitali. I potem jak sobie wyobrazicie albo przypomnicie tę kadrę z Lotu nad kukułczym gniazdem, no to nam się zaczyna tworzyć w głowie pewien określony obraz, jak wygląda i szpital, jak wygląda i pacjent leczący się psychiatrycznie. No i w momencie, w którym dowiadujemy się, że ktoś się leczy psychiatrycznie, to sięgamy sobie z tego skryptu i zaczynamy przypisywać różne cechy albo różne właściwości osobom, które napotkaliśmy. A to wcale może nie być tak, że ta osoba będzie taka, jak tam przedstawiano w tym Locie nad kukułczym gniazdem, czy innym American Horror Story, albo nie wiem, nie przypomnę sobie na prędce, gdzie jeszcze były jakieś obrazy szpitali psychiatrycznych. I ta osoba może w pewien sposób konfirmować przez te różnego rodzaju oczekiwania i stereotypy zachowania w zgodzie z tymi kategoriami, więc to jest całkiem złożony proces i taki obraz się generalizuje, tworzy nam się ten stereotyp, czyli taki uproszczony sposób wnioskowania, ale przecież to nie jest ani reprezentacja szpitala, ani pacjentów, ani chorób psychicznych, więc jak pójdziemy takim nadmiernie zgeneralizowanym skrótem, to tracimy z pola widzenia inne obrazy i wtedy te pola widzenia zaczynają się zawężać i ta informacja nam się zniekształca, czyli potwierdza nam się stereotyp. No i teraz wracając do normalizacji, pomyślcie sobie, ile rzeczy było nienormalnych jeszcze tak dawno temu. Na przykład kobiety uzyskały prawa wyborcze w Polsce dokładnie 28 listopada 1918 roku. To właśnie wtedy Józef Piłsudski podpisał dekret naczelnika państwa o ordynacji wyborczej. No i przed 1918 rokiem myśl o prawie wyborczym dla kobiet wielu osobom w ogóle wydawała się czymś totalnie nienormalnym. I działania emancypantek doprowadziły do oswajania tej myśli, doprowadziły do tworzenia się pewnych ruchów społecznych i teraz co? Czy teraz kogokolwiek dziwi, oprócz Janusza Korwina-Mikke, ale zostawmy ten przykład. Czy kogokolwiek dziwi kobieta przy urnie wyborczej? No nie. Czyli coś było uważane za pewne odstępstwo od normy, wydarzyły się pewne ruchy i działania i teraz, 104 lata później, absolutnie nikt nie ma wątpliwości, że to jest absolutnie normalne. Że kobiety oczywiście mają prawa wyborcze i no questions. Albo inny przykład. Na przykład noszenie spodni. No pooglądajmy sobie tam te albumy sprzed 200 lat jeszcze? 200. To myślę, że kobieta w spodniach byłaby rzadkim widokiem. I taka, nie wiem na ile to jest pewna data, ale arbitralna o tyle, o ile ja się wczytałam, to w 1851 roku Amelia Bloomer, redaktorka pisma The Lily i amerykańska feministka walcząca o równouprawnienie kobiet, zdecydowała się na porzucenie bufiastych i falbaniastych sukni i zaczęła nosić spodnie i odważnie propagowała to w swoim piśmie. Czajcie. Ile macie spodni, par spodni w szafie? Czy wy się w ogóle zastanawiacie, czy kobiecie przystoi nosić spodnie? No nie, zakładamy portki na dupę i po prostu lecimy w miasto, czy do pracy, czy tam, gdzie idzie. A te niecałe 200 lat temu, to był w ogóle szok. Szokująca informacja. Kobieta w spodniach, dramat. Ale odwróćmy trochę tę sytuację, bo ja kojarzę taką okładkę. Oczywiście z tego mojego roztrzepania nie zacytuję ani jakie to było pismo, ani jak dawno temu to było, ale kojarzę taką okładkę albo taką sesję zdjęciową, w którym Harry Styles, właśnie on, zapozował w sukience na okładce właśnie jednego z magazynów. I to wywołało, nie powiedziałabym, że jakieś trzęsienie ziemi, ale było pewne zdziwienie i ja na przykład słyszałam takie komentarze osób starszej generacji od mojej, bo gdzieś to zdjęcie było komentowane w jakichś tam, śniadaniówkach, że jak to? Co to jest za facet, co sukienkę nosi? Co to jest za chłop? A te chłopy to zniewieściały teraz wszystkie. Słyszy się takie komentarze w ogóle w takim codziennym życiu. No i teraz a ci panowie w tym Imperium Rzymskim, to przepraszam, co, w bojówkach popierdzielali? No nie, przecież nosili tuniki. Normalnie tunika i jazda. Więc widzicie, na podstawie ekspozycji, czyli takiego pokazywania, oswajania, pewne rzeczy nam się normalizują. Dlatego nikogo nie dziwi już ani kobieta w spodniach, chociaż myślę, że reprezentacja panów w sukienkach, tunikach faktycznie jest mniejsza, przez co może właśnie dlatego jeszcze kogoś taki obraz dziwi. Z tą normalizacją to ja mam właśnie taki problem i o tym mówiłam na początku, skąd wynikała moja reakcja na te normalizowanie włosów na rękach, że my musimy normalizować już absolutnie wszystko. Wszystko musi być znormalizowane. Człowiek ma włosy nie tylko na głowie, ale ci, co na głowie faktycznie ich nie mają, no to przecież nadal mogą mieć te włosy w innych miejscach. I pomyślałam sobie właśnie wtedy, że o co jest to halo? Co takiego się wydarzyło, że my musimy normalizować rzeczy, które z założenia są normatywne, które występują u większości osób w naszym otoczeniu. I wtedy sobie wymyśliłam, że nam się zdenormalizowało to, co jest normalne. Zdenormalizowały nam się różne budowy ciała, kształty, owłosienie, procesy starzenia. Pomyślcie sobie o obrazach premiowanych i promowanych w różnego rodzaju magazynach, programach telewizyjnych na przestrzeni ostatnich nie wiem ilu lat. Odkąd sięgam pamięcią, wszystkie obrazy, które kojarzę, które wiszą, nie wiem, na Marszałkowskiej, wzdłuż Alei Jana Pawła i innych dużych ulic w Warszawie, to są po prostu fantastyczne modelki z ciałem, które wpisuje się w kanon piękna, czyli smukłe, absolutnie nie zawierające żadnych skaz, żadnych takich nieperfekcyjnych, nie wiem, zagnieceń. One są w ogóle w pewien sposób wynaturzone, bo ludzkie ciało się gniecie i ma, nie wiem, pieprzyki, i ma przebarwienia, i ma popękane naczynka, i ma właśnie te włosy. Więc ja nawet nie wiem, czy te modelki są tak piękne, że to są anioły stąpające po ziemi, czy do całkiem normalnego obrazu ciała dołożono tyle Photoshopa i różnego rodzaju innych upiększeń, że po prostu się wyzbyto tych całkiem normalnych atrybutów, nie wiem, sińców pod oczami. I ja pamiętam, że w okresie dojrzewania, kiedy ja zaczynałam, nie wiem, mieć jakieś, nie wiem, worki pod oczami, jak się nie wyspałam, albo właśnie te brwi takie mam krzeczaste, co to je trzeba regulować. Ja myślałam, dlaczego? Co jest ze mną nie tak, że ja to muszę robić? A te wszystkie modelki, one są po prostu takie piękne. Bo jak dostajesz po twarzy tym obrazem, tym efektem, plus jeszcze efektami graficznymi, które tam gdzieś ktoś, kto umiejętnie to robi, sobie tam szpera, no to zaczyna ci się wydawać, że wszystko to, co ty masz, jest absolutnie nienormalne, bo oto tu masz wzór. I ten wzór nie zakłada tego, co ty masz, czyli całkiem normatywnych zmian na przestrzeni twojego życia. No a jeszcze taki kawałek to to, że przecież my brak edukacji seksualnej, brak psychoedukacji, brak radzenia sobie z umiejętnościami, brak przestrzeni do zadawania pytań, ej, ale jak to jest, że ja mam włosy na rękach, a te wszystkie modelki nie mają włosów na rękach, sprawia, że nam się wydaje, że to z nami jest coś nie tak. I wtedy, kiedy ktoś wstawi po prostu zdjęcie z rąsi, na której widać włosy, to nam się wydaje, że to jest proces normalizacji i akt odwagi. To totalnie nie był akt odwagi z mojej strony. To było po prostu robienie zdjęcia na przypale i w ogóle nic nie chciałam tego komunikować. Ale cieszę się, że te wszystkie osoby do mnie napisały i dzięki temu miałam szansę sobie przetworzyć trochę to, co się dzieje w naszej głowie. Więc brak tych przykładów różnorodności, ciał, zachowań, nie wiem, owłosienia, koloru skóry, to w ogóle jest ze szkodą dla nas wszystkich, bo po pierwsze, no właśnie, zaczyna nam się obniżać samoocena, zaczynamy dokonywać tych porównań w górę, czyli wszystkie standardy porównań wydają nam się jako lepsze od nas samych. Potem no, te nierealistyczne standardy piękna jakoś się ścigamy, pytanie, czy jesteśmy w stanie doścignąć Photoshopa, pewnie okazjonalnie tak. Po trzecie, te zniekształcenia bez pokazywania kulis, że istnieją jeszcze jakieś alternatywne obrazy ludzkiego ciała albo zachowania, sprawiają, że no, nam się to pole widzenia mocno zawęża i nie widzimy tych alternatyw, nie widzimy tego wszystkiego jako spektrum, które jest bardzo szerokie, ale też jedna ważna rzecz to to, że nie rozmawiając o tym, co jest normatywne, a co nie jest normatywne, no to trochę tracimy szansę, żeby zobaczyć, kurde, a może jeżeli zmagam się z jakimś nadmiernym owłosieniem, to może to jest jakiś problem natury endokrynologicznej i warto byłoby się udać po konsultację lekarską. Tylko nie, kurde, polecimy w zawstydzanie, że a to nie przystoi takiej eleganckiej kobiecie, żeby mieć takie włosy na rękach, albo to nie przystoi, żeby kobieta zadbana, nie wiem, nosiła rozmiar X. No kurde, come on ludzie, wiecie o co mi chodzi? Dajcie znać w komentarzach, czy wiecie, o co mi chodzi. W ogóle chciałam jeszcze wam dać taki insight, że jak się gada do mikrofonu i nagrywa ten podcast i nie ma się feedbacku z zewnątrz, to w ogóle gdzieś w czasie tego gadania pojawia się w mojej głowie takie pytanie, czy to, co ja mówię, ma sens. Więc ja będę wdzięczna za walidację w postaci komentarzy, żebym wiedziała, czy to, co mówię, ma dla was sens i jakby, czy no, łapiecie to. Więc musimy teraz na nowo znormalizować różne rzeczy i zmiany normatywne, które nam się zdenormalizowały przez nadreprezentację obrazów i zachowań będących wymuskanymi albo wykreowanymi czy wyfotoshopowanymi obrazami, przez które nasze różne normatywne zmiany traktujemy jako nienormalne. Czego nie rozumiesz? No czego nie rozumiesz? Proste, nie? No i właśnie to, co było bolesne, o czym już trochę powiedziałam, to właśnie te reakcje i zawstydzanie, wyśmiewanie, jakby porównajcie sobie dwa komunikaty. Eleganckiej kobiecie nie przystoi mieć takiego owłosienia versus słuchaj, no a konsultowałaś się z lekarzem endokrynologiem? Oczywiście, jeżeli ktoś w ogóle nas o to zapyta, albo jeżeli mamy na tyle bliską relację z daną osobą, żebyśmy mogli coś takiego zasugerować, no bo istnieje coś takiego jak hirsutyzm i to jest nadmierne owłosienie związane z hiperandrogenizmem, no i przecież możemy wówczas powiedzieć komuś, słuchaj, no to co się dzieje może nie jest normatywne, ale z drugiej strony istnieją pewne metody leczenia nie samego owłosienia, ale w ogóle hiperandrogenizmu i że może warto byłoby się z kimś skonsultować. My nie musimy oczywiście bez pytania wciskać ludziom dobrych rad. Tu lobem wracam do odcinka, każdy coś ma, jak ktoś nie słuchał, to proszę sobie dosłuchać. Ale my też dając różnego rodzaju komentarze zawstydzające czy wyśmiewające, po prostu wtrącamy nos w absolutnie nie nasze sprawy, bo to, że ktoś ma owłosione ręce, absolutnie nikomu niczego nie robi. A po drugie, no to my też możemy nie wiedzieć, jaka historia za tym stoi i absolutnie nic nas nie kosztuje niekomentowanie innych ludzi. Bardzo też mnie zaskoczyła taka reakcja. Kiedyś w moim takim, nazwijmy to, innym internetowym życiu nagrałam taki odcinek, w którym mówiłam o trudnych momentach życia. I ten odcinek powstawał w takim momencie, kiedy ja byłam po różnych takich trudnych momentach w swoim życiu, takiej fali. I wiecie, mi się wydawało to absolutnie normalne, że po prostu działy się jakieś różne rzeczy, które związane, nie wiem, z życiem zawodowym, z życiem osobistym, że po prostu były wyboje. I człowiek po takiej wyboistej drodze jest po prostu zmęczony i dostał parę razy kopa w dupsko i wszystko go boli. I nagrałam taki odcinek znowu. Ja nie wiem, czy jestem jakaś naiwna, czy nieświadoma, czy o co chodzi, ale ja się tych reakcji nie spodziewałam. A było bardzo dużo komentarzy, że o wow, ludzie, terapeuci w ogóle też mają kryzysy i trudne chwile i słabości i że to jest takie odkrywcze, że oni bardzo dziękują, że to było takie wspierające. Ja sobie myślę, dobra, ja te komplementy wszystkie przyjmę, tylko jakoś one mi się wydają kompletnie niezasłużone, bo mi się wydawało, że wszyscy tak mają i że to jest dość oczywiste. A tu nagle masz baboplacek, okazuje się, że część osób po prostu sobie z tego nie zdaje sprawy. Że tak się zamykamy w tych różnych rzeczywistościach, które są na pokaz. No bo nie umówmy się, social media zostały stworzone po to, żeby pokazywać ładne obrazki. A te nieładne? No przecież te nieładne też w życiu są, tylko my ich nie pokazujemy na Instagramie czy innych social mediach. I jak ich nie pokazujemy, a obserwujemy różnych ludzi, to nam się wydaje, że tych rzeczy nie ma. I tworzy nam się olbrzymia dysproporcja nie tego, co się dzieje w życiu, tylko tego, co nam się wydaje na temat życia. I to sprawia, że wówczas porażki czy trudne chwile, kryzysy wydają nam się czymś zupełnie nienaturalnym albo czymś, co przytrafia się tylko nam. Czasami na zajęciach studentom podaję przykład takiej normalizacji otuchy. To znaczy pewien znany profesor z Uniwersytetu Princeton, Johannes Haushofer, na swojej stronie i tam w sylabusie na zajęciach zamieścił swoje CV. I to jest taka dość popularna praktyka, żeby tam na stronach internetowych instytutu zawieszać swoje CV, żebyśmy tam wszyscy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, jaki obszar badań i tam dokonania, zainteresowania, I on faktycznie takie swoje CV zamieścił, tylko to CV składało się wyłącznie z niepowodzeń. No i on w tym CV, które wyglądało totalnie jak normalne CV, opublikował wyłącznie wszystkie granty, których nie dostał, artykuły, których nikt mu nigdy nie opublikował, jakieś programy stażowe, na które się nie dostał, nagrody, których nie wygrał. I okazało się, że jego studenci, a wiecie, to jest naprawdę całkiem znany profesor, uznany, z dorobkiem, taki mistrz półbóg, co jak go obserwujesz jako student, myślisz, jak dorosnę, to będę taka jak on. Nagle ten półbóg naukowy zszedł na ziemię i pokazał się od strony niepowodzeń. I studenci dali taką informację zwrotną, że to było niesamowicie w ogóle wspierające, bo uświadomili sobie, że ta droga nie jest tylko usłana różami i sukcesami, ale że tam jest cała masa porażek, o których po prostu nikt nie mówi i że jedna porażka, której tak wszyscy się bardzo obawiamy, wcale nie determinuje naszej przyszłości, w ogóle wszystkiego. Nagram wam za chyba 2 tygodnie odcinek o perfekcjonizmie, więc tam rozwiniemy temat, więc naprawdę trzymajcie, bo uwielbiam mówić o lęku przed porażką. Ale teraz chciałabym zaproponować wam, już tak powoli zbliżając się do końca, ćwiczenie poznawcze. Nie musicie przygotowywać absolutnie nic, tylko dajcie mi na chwilę swoją uwagę i swoje skupienie. Proszę was, abyście, to już jest to ćwiczenie, proszę was, abyście pomyśleli o kimś, kogo dosyć dobrze znacie. Dosyć dobrze, to znaczy wiecie o jego życiu więcej niż tylko fotki z Instagrama przedstawiają. Jesteście z taką osobą w kontakcie, znacie różne odsłony życia tej osoby. Ale jednocześnie, żeby ta osoba była też taką osobą, której w życiu się wszystko udaje. Po prostu los jest mlekiem i miodem płynącym. Zero porażek, zero niepowodzeń, zero złamań serca, zero trudności. Czy znacie taką osobę? Jeżeli znacie taką osobę, to dajcie mi namiar na tę osobę w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa sekretu szczęśliwego życia. Ja jeszcze takiej osoby w swoim życiu nie poznałam, która absolutnie nie zaznałaby w życiu gorszych chwil, niepowodzeń, porażek, a w zasadzie wszystko by jej się udawało i codziennie budziła się z uśmiechem od ucha do ucha, krzycząc, jak bardzo jest szczęśliwa i że to wszystko jest wspaniałe. Sociale dostarczają nam miliarda materiału do zniekształceń. No bo mamy właśnie nadreprezentację filtrów i uniesień przy takim znaczącym niedoszacowaniu tego, co trudne i bolesne. I to nam tworzy obraz, w którym coś, co jest bardzo, bardzo ludzkie, błąd, porażka, trudność, nie wiem, włosy na ciele, zaczynają wydawać się odstępstwem od normy. A to nieprawda. Bo my kształtujemy obraz, który nie pokazuje pełnego spektrum, a wówczas to, co w tym spektrum reprezentacji nie znajduje, zaczyna nam poza tę normę wypadać. I nawet jeśli jest normalne, to okazuje się, że potem, żeby do tej normy wróciło, to musimy to normalizować przez reprezentację tego, na przykład w socialach. Nie wiem, czy to było jasne. Dajcie znaka, co myślicie o tym odcinku. To był kolejny odcinek, w którym nie znajduję odpowiedzi i nie segreguję rzeczy na czarne i białe. Po prostu daję to do pomyślenia. Do pomyślenia. O. I na sam koniec, nie wiem, czy wam ten materiał zgodnie z moim zamysłem dał do pomyślenia, czy nie, ale ja też mam taki morał i przesłanie, że dużo prościej byłoby nam samym i wszystkim ludziom na całym świecie, gdybyśmy pilnowali swoich osobistych norm, nie wtrącali się do świata innych i tak po prostu, żebyśmy się wszyscy z tymi naszymi komentarzami, przytykami, zawstydzaniami i wyśmiewaniami od siebie nawzajem, powiem to, chociaż jakoś mi jest tak dziwnie, żebyśmy się wszyscy od siebie odpierdolili. To był podcast Gutral Gada. Gutral to ja, gadałam. Zachęcam do pozostawienia po sobie śladu w postaci share'u, lajka, suba, tudzież komentarza, a tych z was, którzy chcą i mogą, zapraszam serdecznie do patronowania i matronowania gadaniu na Patronite. Ściskam was, jakoś tak zasypleniłam teraz. Widzicie, potrzebuję popfiltra, dlatego dawajcie na Patronite. Ściskam was czule i serdecznie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Pozdrawiam.